Witamy Państwa w kolejny listopadowy wieczór. Naszym gościem dzisiaj w filmowym studiu Rafał Mościcki. Dzień dobry, witam Cię bardzo serdecznie. Porozmawiamy o filmie, gdzie Polska jest tłem. Nieczęsto tak się zdarza, żeby takie produkcje pokazywały się na naszym ekranie, gdzie produkcja amerykańska, no nie powiem, że iście hollywoodzka, ale jednak wykorzystuje polski plener, ale przede wszystkim wykorzystuje ważną dla nas historię, oczywiście fragment dotyczący Holokaustu, II wojny światowej. Myślę o filmie Prawdziwy ból i to jest chyba, zaczynając od tytułu, też niesamowita rzecz, co ten tytuł zawiera w sobie, ile warstw możemy się doszukać już bezpośrednio wychodząc od samego tytułu filmu, no bo Jesse Eisenberg chyba zrobił całkiem niezłe kino. Tak, całkiem niezłe kino i po American Film Festivalu było bardzo głośno o wielu filmach, które zresztą w kinie Helios się pojawiają na ekranie, z czego się, ja się bardzo cieszę, że to kino takie nie mainstreamowe, amerykańskie trafia do kin. Oczywiście ten polski akcent jest takim akcentem dla nas, ale wydaje mi się, że to jest historia, która mogłaby się wydarzyć wszędzie, ale nie umniejsza to temu, że ta właśnie polski akcent pozwala nam też trochę sentymentalnie popatrzeć też na nasz kraj, jaki jest piękny, jak dużo w sobie niesie, a historia jest, powiedzmy sobie, z tych takich bardzo mocno kinowych. Nie? Trzeba ruszyć w podróż, żeby dotrzeć do samego siebie. Trzeba ruszyć w podróż i czasami pretekstem może być właśnie historia. Historia bolesna, która może nam pomóc połatać pewne sprawy rodzinne, więc jeżeli chcesz coś zrobić ze swoją rodziną, no to wyrusz z nią w podróż. No właśnie, zwłaszcza, że tak jak mówisz, tutaj ta kwestia rodziny jest kwestią wielopokoleniową, wielowarstwową, prawda? Bo sięgamy do tragedii, tak jak wspomniałem na początku, Holokaustu, bo ci dwaj bohaterowie związani więzami rodzinnymi jednak są w cudzysłowie rozwiązani w ogóle, jeśli chodzi o stosunek między sobą. Kuzynowie, którzy tak naprawdę potrzebują takiego wstrząsu, żeby móc poodkrywać pewne rzeczy na nowo. Tak, i historia bardzo ciekawie opowiedziana, tak jak mówiliśmy, tłem jest Polska. Te dwie postaci, które wędrują, pokazują nam ewidentną metamorfozę spojrzenia na świat, na rzeczywistość, ale przypomnienie jednak mimo wszystko też, to co powiedziałeś na początku, ważnej dla nas historii II wojny światowej, a właściwie Holokaustu, o którym mówimy. I to też jest taka próba też pokazania chyba widzowi amerykańskiemu, że być może on troszkę ma inaczej ten obraz II wojny zapamiętany niż to, co się działo tak naprawdę w Europie, prawda, gdzie wojna się toczyła. No tak, dokładnie, a z drugiej strony też my już jak gdyby pamiętajmy o tym, że idzie młode pokolenie, dla których my jesteśmy dziadkami i babciami, czyli nasze historie będą też już jakby odtwarzane niedługo. Te zmiany, to wszystko, co się dzieje dookoła i to sięganie tej rodziny, gdzie tam w zasadzie, powiedzmy sobie, te wszystkie wydarzenia traumatyczne rodzinne, one stają się zalążkiem też późniejszych konfliktów. Czyli to taka psychoanaliza, która idzie przez historię, która pozwala nam odkryć ból, nazwać tą pustkę, wypełnić ją. No i przede wszystkim myślę, że każdy z nas, będąc w kinie, dozna tego wzruszenia, bo nie da się w kinie, oglądając filmy, nie przykładać do tego swojej historii, swojego życia. Nie da się być obok wzruszeń, które widzimy na ekranie, więc myślę, że to jest przygoda dla każdego i w tym okresie jesiennym jest to kapitalna propozycja na pójście do kina. I myślę, że warto też zwrócić uwagę na to, że Eisenberg tym razem staje w roli nie tylko aktora, ale w roli producenta, reżysera, człowieka, który rzeczywiście tym filmem kieruje, chociaż wybiera bardzo trudną z tych dwóch ról też rolę dla siebie, ale znamy go już doskonale z wielu innych produkcji, jest tak charakterystyczny, że myślę, trudno, że niezapomniany. I na tym polskim tle rzeczywiście staje się taką bardzo wyrazistą postacią. No tak, myślę, że można by powiedzieć, że chciałoby się go po tym filmie ukochać, przytulić i jak gdyby zaprosić do swojego domu. I myślę, że to jest też kluczowe, że jeżeli masz jakiś pomysł i oddajesz się temu pomysłowi, to ten pomysł sprawia, że chcesz być za niego w pełni odpowiedzialnym. I myślę, że to, co widzimy na ekranie, czyli dwóch głównych bohaterów, Jesse Eisenberg czy Kieran Culkin, to są te postacie, które jak gdyby dźwigają ten film. To jest ta dynamika, to jest ta akcja, to jest
ta chemia, ta reakcja, która powoduje, że wszystko zaraz wybuchnie, a jednocześnie też dozna takiego oczyszczenia. No właśnie, zaraz wrócimy do tego, jak film jest poprowadzony, bo zupełnie inaczej się zaczyna, zupełnie inaczej kończy, w cudzysłowie. Natomiast nim to nastąpi, to jak zwykle mamy dla Państwa też niespodziankę w postaci oczywiście nagród fundowanych przez sieć kin Helios. Ale żeby taką niespodziankę otrzymać, trzeba będzie odpowiedzieć na pytanie konkursowe, tym razem w wydaniu Rafała. No tak, no i tutaj w tym momencie dotykamy tego naszego cudownego krajobrazu filmowego. No, jakie duże miasto wojewódzkie jest zaangażowane w ten film? Czyli mieszkańcy którego miasta bardzo mocno, że tak powiem, trzymają kciuki za ten film, bo pokazuje on ich kawałek historii i nie będę tutaj zdradzać absolutnie, bo Państwo sobie sami to odnajdziecie, bo o tym jest bardzo dużo informacji. W filmowych kadrach łatwo będzie to rozpoznać, z całą pewnością. Piszą Państwo pod radę adres czas na seans, @czasnaopole.pl. Tak jak mówiłem, dwie pierwsze prawidłowe odpowiedzi honorujemy nagrodami od sieci kin Helios. I na koniec, dlatego chciałem jeszcze wrócić do filmu i jak on został skonstruowany, bo zaczyna się, można byłoby powiedzieć, nawet frywolnie i też patrząc na tych aktorów, prawda, te skojarzenia nasze też mogą być różne, wydawałoby się, że może być to taki komediowy lekko poemat, natomiast ten smak komedii z czasem bardzo się zaciera, prawda, i idzie w stronę głębszych odkryć zarówno w warstwie psychologicznej, jeśli chodzi o bohaterów, ale też i w warstwie fabularnej. Tak, i to jest to, co powinno Państwa zainteresować i powinno Państwa skłonić do tego, żeby dać się ponieść tej historii, żeby dać się od samego początku, że tak powiem, wtopić tą historię. Bez spoilerowania myślę, że warto naprawdę poświęcić ten czas i warto też na te filmy chodzić razem, żeby nie iść samemu, bo samemu w kinie jest nudno w ogóle. Warto zaprosić kogoś do kina. To jest też dobry pretekst, żeby pójść razem do kina. Dokładnie, skoro mamy też dwójkę bohaterów na ekranie, tak cały czas prawie, że nie rozmawiamy i rodzinną. Będzie z kim o tym filmie porozmawiać. Dziękuję bardzo. Dziękuję za spotkanie. Rafał Mościcki, Państwa i naszym gościem dzisiaj, a my zapraszamy już na kolejne filmowe, ekranowe spotkanie z nami. Do zobaczenia, do usłyszenia.